W dzisiejszym odcinku będziemy mogli używać tylko i wyłącznie nowej pompy. Co ciekawe, będziemy musieli wykonać przy tym wszystkim tęczowy challenge, który będzie polegał na tym, że będziemy musieli zdobyć jak i szarą pompę, tak i jej wszystkie inne wersje, czyli od szarych do złotych. Jeśli podobają wam się takie odcinki, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał i oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Evela w sklepie. A więc widzowie, przed nami chyba najcięższy challenge w ostatnim czasie, jaki nagrywaliśmy, ponieważ jak mówiliśmy na początku, dzisiaj nagrywamy Rainbow Pompa Challenge, czyli musimy mieć wszystkie pompy w skrócie. Nie dość, że najcięższy challenge, to jeszcze tak dawno nie graliśmy z Rafałem razem duo. Jeszcze w ogóle, my ostatni raz graliśmy bez, jak było bez budowania, także będzie hardkorowo. Także żeby dobrze zacząć te challenge, koniecznie zostawcie łapy w górę, jeśli chcecie więcej challenge. No i lecimy na naszą miejscówkę. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze co musimy zrobić, to uzbierać wszystkie shotguny. Dopiero challenge będzie zaliczony, gdy znajdziemy wszystkie. No i będzie dobrze, jeśli jeszcze wygramy grę. Ja w ogóle, patrzcie się, jakie mam tutaj jaką mam czadową lotnię. Pierwszy raz w ogóle jej używam i tak mi się mega dziwnie leci. Ja lecę na stację i mam nadzieję, że no przynajmniej szarą pompę uda nam się szybko znaleźć, bo na przykład takich broni no nie możemy, także jak ktoś no, tutaj przyleci, no to będziemy mieli od razu dętkę. Ewela, ty masz pusto, czy nie? Ja nie mam nikogo, ale też chyba za bardzo nie mam rzeczy. Tam jest jakaś skrzynka. Są skrzynki, wcześniej mi się nie wczytały, także idę po te skrzynki, od razu zbieram też macy, bo tutaj mamy dużo maców, dużo kamienia. No ja mam wszystko oprócz tego, co trzeba. Wszystko jest szare, co ciekawe, ale no pompy jak na złość. Nie dość, że wszystko jest dzisiaj takie trudne. Ja jeszcze sobie ostatnio zrobiłam paznokcie. Pierwszy raz od 2 lat i cały czas miałam króciutkie, także dodatkowo mi się ciężko gra. Okej, ja zbieram oczywiście mac, żebyśmy mieli więcej maców. Później pójdziemy na grotto, także Ewela, zbieraj apteczki i nie apteczki, ponieważ tam powinno być dużo takich pomp. Jak na razie nie mam żadnej, ale liczę, że teraz będę miał. No i się przeliczyłem. Ej, ale to będzie naprawdę mega hardkorowe, ponieważ Ewela, nie wiem czy ty wiesz, ale ta pompa strzela pojedynczo. Za każdym razem trzeba przeładować, więc to będzie mega ciężkie. Ja nawet nie widziałam tej pompy, jak ona wygląda. No w sumie zobaczycie reakcję Eweli na nową broń. Masz coś tam fajnego? No ja nie mam nic. Ja latam pusto jak na razie, w sensie nie mam niczego. Lecimy na grotę jakby co. Na grocie powinno być dużo rzeczy, dlatego że tam jest duża miejscówka, ale też będzie pewnie dużo osób, więc musimy uważać, żeby na kogoś nie trafić. Tam jest duża podka, mogę iść po nią tam? No, możesz. Ja spadam na dół i szukam pompy. Ej, tu nikogo nie było. Tu nikogo nie było, Ewela. O, mam pompę, mam pompę, mam pompę. Dobra. Jest pompa, widzowie. Pierwsza pompka już jest. Trzymajcie kciuki, żeby były kolejne. Po ile to bije? Po 87. Ej, na daleko nawet. W porządku. Ewela, zleć tu do mnie. Ej, ty tam zleciałeś. Aha, po prostu tu wszedłeś do dołu, tak? Okej, leży. Ej, nawet po 100 bije, także nie jest aż tak źle. Czekaj, bo nie wiem, która to jest. Jak ona wygląda? Te pompy już były. Ja zabiorę wszystkie po prostu, które widzę i powiesz mi, o którą ci... Dobra. Ja eliminuję tu ziomeczka. Dobra, Gunnar leży. Mamy kartę, mamy tutaj mgiełkę na później, Ewela, jakbyś chciała. Ja idę otwierać safe, także możesz iść w moim kierunku. Być może w safe coś będzie. A pokaż, jakie masz. Czy to to? Nie, to nie jest to, ta już była. No to nie mam w ogóle. Otwieramy safe. Jak na razie mamy tylko jedną pompę. Jaka długa pompa! Właśnie tak dawno nie grałam w Fortnite, że nawet nie pamiętam, jakie są pompy, nie? Sprawdźmy zrzuty. Nie ma nic. Safe oczywiście też sobie zabierzmy. Byśmy mieli. Tutaj też tej pompy nie ma. Ja nie wiem, gdzie ta pompa ma być, tak szczerze, ale na razie jest źle. Wcześniej udało nam się znaleźć po jednej pompie. Szukamy dalej. Miejmy nadzieję, że teraz uda nam się dużo szybciej znaleźć, ale mam tutaj harpun, także to już jest na plus. Ja też mam harpun i też mam pompę szarą. Tak jest. Ja niestety, ale nie mam. Mam tutaj leczonko. Tam coś leży, ale to nie pompa. Mi się wydaje, że ta pompa po prostu leży tylko na ziemi, że ona nie wypada z niczego, tylko jest zawsze na ziemi. Mam pompę. Jaki kolor? Zieloną. Ja szukam dalej pompy i mam drugą pompę, z tego co widzę na daleko, więc już mamy, można powiedzieć, że zieloną. To się ona jest szara, ale może też być zielona później. Ta pompa jest taka długa, że to się wydaje, nie wiadomo, czy to jest AWP, czy to jest pompa z daleka. Czyli większym challenge'em dzisiaj będzie znaleźć pompy, niż wygrać grę. O wygraniu gry to możemy chyba pośnić. Musimy znaleźć ulepszarkę, to na pewno, bo ja muszę jedną pompę ulepszyć na... zielono. Okej, mam trzecią pompę, jest dobrze, tylko wszystkie są szare. O, i mam czwartą pompę, zieloną pompę. One faktycznie leżą tylko na ziemi. Być może one lecą z jakichś chestów, ale na tą chwilę nie wiemy z jakich. I to jest problem. To jest duży problem. A ja teraz lecę na stację ulepszyć na niebieską. Jak daleko do strefy? Ej, a Ewela, możemy zróbmy tak, że ty noś leczenie, ja będę nosił te pompy. Dobra. Albo jedną ty będziesz nosić. Myślę, że razem 5. Rozumiecie? Tylko nie wiem, czy golda starczy. Dobra, mam niebieską. Teraz fioletową. Raz, dwa, trzy. O Jezu. Mam 900 golda tylko.
Jeszcze złotej brakuje. Ja mam 550 golda. Muszę kupić bandaże i muszę mieć samochód. No strefa jest nieprzyjazna. Dobra, mam samochód. Brakuje tylko jednej pompy i uda się ją skraftować. To będziemy musieli wydać wszystko, jeśli chodzi o złoto. Ja jeszcze sobie skoczę na statek, dlatego że może coś tutaj będzie. Na pewno będzie tutaj leczenie, które nam jest potrzebne. Jezu, ta strefa jest tak daleko, ja mam 27 HP. Ja mam rifta, ej, mam rifta, właśnie. Ja lecę do Eweli, mam 13 bandaży. To nie wygląda to zbyt ciekawie. Sypki się tam gdzieś ode mnie na prawo nawalają. Dobra, brakuje nam złotej pompy, Ewela. Jadę samochodem, leć w moją stronę. Bo nam wystarczy ulepszyć swoją pompę. I mamy... Challenge! Tylko czy mamy wygraną? Dobra, widzowie, jedziemy. Brakuje nam złotej pompy. Zjeżdżam w lewo. Mam harpun. Nie, na razie nie, na razie nie. No nie będziemy się zatrzymywać. Ja cię kręcę, 17 osób. W ogóle, jak my kogoś porobimy w tych pomp, to będzie cud. Ktoś chyba... A nie, to pad jest. Myślałem, że ktoś stwierdził, że pierdzieli, nie gra. Chodźmy się tu schować na razie. Musimy pompę ulepszyć. Daj mi twoją pompę od razu. Musimy jak najszybciej ją ulepszyć. Dobra, widzowie, to jest chyba większy challenge. No, chodź. Ulepsz. Mam. Już tyle masz złota? Jeszcze. Nie mogę. Dobra, daj mi. Uciekaj do strefy. Dobra, mamy. Ej, ja nie dojdę do strefy? Dawaj do strefy. Jezu, ja nie dojdę do strefy. Ej, jaki... Co to ma być? Ja! Dobra, jestem. Widzieliście, jak mi dom stanął przed oczami? Mam leczenie, wzięłam sobie rybkę po drodze. Dobra, Ewelia, mamy wszystkie pompy. Nie wiem, widzowie, no przecież tu poszło ze 3000 golda jak nic. Są goście nad nami. Leć do lewej. Dobra. Boże, myślałem, że to goście, a to kruki. O, jest ktoś u mnie. O, i z czołgiem. Okej. Aha. A. Płonę. Dostał 120. Lecę się apteką. 40. Leży jeden. Może uleć się, jak masz czym. Leży jeden. Całkowicie. Nie mam czym. Nie mamy czym strzelać. Leży parpunem, ale to nie wiem, czy to może być. No, dobra, Ewela nie miała czym, widzowie. Dobra, wybaczcie, ale po prostu musiałam się bronić, wiecie jak to jest. Oni nie mieli nowej pompy czasami? Ej, mają zieloną, daj mi tą złotą. Nie złotą. A, bo ty mi dałeś złotą tutaj, tak? Nie, już jest wszystko okej. Ja potrzebuję HP, Ewela, jak najszybciej. Ja w ogóle mi się mieszają te pompy, bo one takie podobne są, tylko ta jedna dłuższa, druga krótsza. Ej, czyli mamy fragi w końcu. Ewela, czy ty masz marcy? 400. Ej, co jest? Jest tam typek. Dostał. Jest tam, na dole. Czuję, że teraz padniemy. Też tak czuję. O, uważaj. Dobra, musimy wejść, Ewela. Chodź do mnie. Musisz mi dać maców trochę. No i teraz musimy uważać. No my nie mamy nic na daleko, no. Mogę, nie wiem, rzucić fontannę nam. Coś tam do nich bije? Może na razie, nie? Zbieraj macy, gdzie się da. Ty, a chodź, Ewela, teraz. Chodź nad nich. Chodź. Jestem. Leży. O, już to było dobre, Ewela, pięknie. 700 maców. Ej, to możesz mi rzucić coś? Leży, jeden się podniósł i ma jeden jest podniesiony, a drugi leży. Masz tuż do mnie, szybko na dół. Tylko gdzie ty jesteś? Oni się podnoszą. Nie ma ich. To oni zwiali, oni się tam podnoszą. Dawaj tam. Dobra, wejdźmy na górę, chodź na górę. Oni tu gdzieś są pod spodem, oni się będą leczyć. Aha, poczekaj, aż tamci będą przechodzić. Się macy, kończę, mam 145 maców. Ej, tamci są tam po prawej stronie. Oni biją do nich, widzisz? No ja nie mam maców, Rafał. Aha, no i dostałem akurat z tej rakiety. Co za... Dostał za 29. Dostałem z rakiety. Leży. Oni się podnoszą na dole. Podnoszą się, Rafał, na dole, na samym dole. Ej, te rakiety są okropne. Ale weźcie te rakiety! A masz leczenie pod spodem, tam te typki się podniosły. Mam 20 HP, bo ja nie miałem nic do leczenia! Ale patrzcie się, oddałam swoje życie dla Rafała.